Jedziemy z Łukaszem upalać, Tomka, nie wiem, chyba trzeba pchać. O Boże. Enduro, to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Odłączony jest ich chuj, bro. Będziemy pchać? No. No to tam, w te krzaki. Odpali? Nie, to wycofamy. A co mu się dzieje? On coś ostatnio ma problemy, nie? Ale u nas jeżdżą też w luki stary. Ten silnik i non-stop gości upala. I to fajnie chodzi. I na koło daje? No nie, no uczy się dopiero. Ale w ogóle idzie na koło ten Lukistar? Idzie, Lukistar? Ale na pewno nie na tych oponach, już widzę, bo będzie miał bardzo ciężko, nie? Tyle starczy ci pola startowego? Tylko uważaj na betę. Trochę przestaje padać. Elegancko. Ten co robi, majster. Ale tańcuje Raptor. Tylko żeby policja się do nas nie doczepiła na wstępie. Ale jest ślizgo. Nie, nie ma policjantów. Ale my sobie pojedziemy nalać paliwo. Jedziemy na Willy Boysów, żeby upału nie było. Ciekawy odcinek dzisiaj. Ładnie ten wydeszek Łukasza chodzi. Ładnie go słychać.
Tomkowi się spodobały slajdy po ulicy. Klient bogaty nalał za trzy dychy. Przestało padać, będzie dobrze. No, może się podsuszy trochę, to będzie już w ogóle ekstra. Ślizgo, wiem. Wiesz, taki deszczyk jak świeżo co spadnie, to jest najgorszy. Ja pamiętam, że tak lekko, wiesz, popadało. Ja w rondo wchodzę, obróciło mnie. No ciężko, mnie też obróciło ostatnio i się wystraszyłem. No. I zacząłem latać bokiem później po deszczu, żeby się opanować. Bo co innego jest na kostkach, to co innego jest tutaj. Wiem. Są no wiem. Wiesz co, jak tak mocno leje, to na kostkach, to ja normalnie na gumę wyrywam, nie? Tylko wtedy dużą kompresję muszę zrobić i mało gazu, żeby nie zamieliło kołami, nie? No właśnie, bo zrywa trakcję i idzie po deszcz. No. On dostał teraz z dołu dużo niuta, po programie to też mi ciężko. Jak z dwójki dam mu gazu, to mieli, a nie spali. A powiedz, a ile cię wyniosło ten wydech, mapa, dolot? No dolot to 500. I wymiana jeszcze tej pompy. Dolot 500, pompa oryginalna 900, program 900, no i wydech kupiłem od znajomego za 500. A. Mi się wydaje, że opłaca się, bo Raptor seryjny przy samej końcówce to tak jakby kisnął, brakuje mu paliwa. Aha. Tutaj idzie do końca. Aha. Nie pyta, bardzo szybka reakcja na gaz i w ogóle. No czuć, że jest różnica. Da się golnąć? Oczywiście. A powiedz mi, to teraz ile on ma koni? Bo seryjny ma 48, nie? 48 albo 52, różnie to tak podają, nie? Aha. A 70 lub 75. Tu masz 75 konia. Szok. I hamulce widzę, masz takie, kurczę, żyleta. No. Tutaj jeszcze ten, jestem po regeneracji tylnego zacisku. Wczoraj to robiłem. Więc dzisiaj jeszcze podczas jazdy będę ustawiał, zobaczymy. Aha. Jak to tam. Bo musi być prawie na dotyk, nie? I też sobie tu dystans dałem, żeby było jeszcze wyżej. Także jak nawet mam, trzymam nogę tak, to i tak się tylko już świeci, że... Ale masz jeszcze regulację na dźwigni, nie? Tak, ale na maksa mam ją wykręconą. Aha. No ja też, wiesz, no pod buta sobie tutaj to ustawiam wszystko, nie? Żebym, wiesz... Bo jak do góry idziesz, to automatycznie musisz nogę trochę wyżej dać na siedząco, nie? Bo ci, wiesz, opada ta noga, nie? Na hamulec. Dobra, wstrzymaj. Nie gadaj. Dawaj, nie odpali. Ty to wiesz, że my to lubimy, nie? Chyba. To jest drzewka przed jazdą. Pół odcinka to... 3-4. Nie walnij w coś. Za nim nagrywać go.
żywo widzę takie sztuczki na kładzie. Jestem pod wrażeniem. Akurat deszcze są padać. Łukasz, a mam pytanko jeszcze takie. Powiedz mi, a jak przyjdzie jesień, zima i co wtedy, też będziesz trenował? Nie no, myślę, że zimowanie. Zimowanie będzie? Że tego Raptora nie ten. Na paletę i do garażu. Na paletę i do garażu. Ta, może być jakieś rozkręcanie, grzebanie, żeby jeszcze może mocy podnieść. A, to ja mam trochę lepiej, bo ja założę koło enduro, nie? I będę też upalał. No nawet zimą na kole, nie? Ja myślę, na zimę może kiedyś wjedzie jakiś taman, książka. O, to kiedyś się uda. O, i albo teren? Albo jakiegoś Raptora takiego w teren. Ale to... To kiedyś. To kiedyś. W przyszłości. Nie chcę ich zawstydzić. Nie ma co się pokazywać. No szybciej bym szedł, niż ty jechałeś na dwóch kołach, nie? Uczę się. Mówię, szybciej bym szedł, niż ty jechałeś na dwóch kołach. O kurde. Może dzisiaj się zatrzymiemy, bo widzę, że dobry progres idzie. Dobry hamulec jest. Jak ci się u nas jeździ? Zajebiście. Jest klimat? Dzisiaj progres idzie na wolnej gumie. Może się zatrzymam nawet. Widzisz, dobrze, że przyjechałeś, nie? No, nie jest tu źle.
największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.